Cześć ziomki, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pokażę, jak przykleić dekoracyjne panele tapicerowane. Mój patent w ten sposób, że rozmierzamy sobie na ścianie, najpierw znaczymy ołówkiem, gdzie te panele, w jakim miejscu orientacyjnie mają być. Na początek można sobie rozłożyć wzór na podłodze. I słuchajcie, ja to przyklejam po prostu na zwykły klej montażowy. Płynny gwóźdź, taki fix, to akurat zwykła marketówka. Ale generalnie cały bajer polega na tym, że one mogą zjeżdżać, tak żeby tego nie podpierać, nie mocować tymczasowo, tylko kleić to na gotowo. Ja do tego użyję taśmy dwustronnej do wstępnego podtrzymania, tak jak na przykład tutaj. Popatrzcie, tutaj musiałbym czymś to podpierać, musiałbym to przyłapywać taśmą. A teraz robimy tak, trochę taśmy dwustronnej. Teraz odwiedniowo klej montażowy super strong do pełnego stwardnienia wiąże około 24 godzin, ale żeby tego nie podpierać i zrobić na bieżąco, mocna będzie taśma dwustronna, odklejamy. Cyk, przykładam. Siedzi, gotowe. I teraz sobie niech to schnie. Jutro 24 godziny ten już fix przywiążę na gotowo, a w międzyczasie podtrzymuje go ta taśma dwustronna. Dobra, szybko, krótko i na temat o tych panelikach. Poprzedni cały odcinek był wgrany wcześniej. Do następnego. Cześć.